Siemaneczko mordeczki, z tej strony Ząbiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Od razu przepraszam za głos, ale nagrywam to chyba o 3 w nocy, więc no trochę przypał. Mam nadzieję, że na starcie zostawiliście tutaj suba, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. Osoba, która wygrała premkę w poprzednim odcinku, wyświetla wam się w tym momencie na ekranie. Oraz jeśli chcecie wygrać w tym odcinku premkę, musicie napisać w komentarzu swój e-mail oraz jakiś fajny wierszyk z moim nickiem. Zapraszam was także na mojego Instagrama, który wyświetla wam się w tym momencie na ekranie. Jeśli zostawicie followka, będzie mega, mega w porządku, może kilka osób wysiedli się na następnym odcinku, także to wiesz, mordo, followuj. Wszystko dla lajków, wiesz o co chodzi. No i tyle, nie? Pozdrawiam także osoby, które dawały mi itemki w poprzednich, na poprzednich live'ach, oni wysiedlają się teraz na ekranie. No i chyba tyle, nie? Więc no, pamiętajcie, sub, łapka w górę wraz z dzwoneczkiem. No i tyle, zapraszam do oglądania, elo. A, no i pamiętajcie o akcjach charytatywnych, do których znajdziecie linki w opisie, bo to bardzo ważne, żeby coś od siebie po prostu wpłacać, jakieś tam chociaż drobniaki. No i tyle, elo, zapraszam do oglądania. Pozdrawiam tutaj bardzo serdecznie gracza o niku Botek 4876, który dał mi właśnie tutaj te wszystkie siłki dwójki, bo naprawdę mi się mega przydadzą. Także pozdrawiam bardzo serdecznie Botka oraz Vanity'ego i Koksa, którzy dali mi pełno setów. Także dzięki chłopaki, bo dzięki wam mogę nagrywać ten odcinek. Także piona, no i widzimy się już na odcinku, siema. Także ja tepam już tutaj do pierwszej osoby z czatu i napiszemy sobie standardowo, do kogo mogę tepać na klep. Bo jak widzicie, na tej edycji strasznie mało osób pisze, że do mnie tepacie na klepę, więc po prostu muszę sam wywołać taki spam. Pozdrawiam YouTube, news official, no pozdrawiam cię bardzo serdecznie, stary. Do mnie, o, jest typ koniku KLML, zobaczymy, czy on mnie tepnie. Jak widzicie, mam 1571 ranku. Niestety przez to całe nagrywanie tepania dużo rankingu tracę, więc jest to dosyć słabe. Ale mam nadzieję, że ten typ mnie nie tepnie w nogi. Dobra, nie jestem w żadnych nogach, więc mogę go tutaj sobie na spokojnie bić. Gdybyście pytali, zombie, co się stało z twoją płynnością na odcinku, niestety coś mi się stało z Minecraftem. I mianowicie on strasznie słabo wygląda i mi przycina, więc z góry za to przepraszam. Brawo. Tak, nie wiem, oni myślą, że chyba gram w Minecraft od wczoraj i nie wiem, że to jest strap. Także bardzo mądrzy tutaj gracze i sobie właśnie wbiję za tym typeczkiem, tak żeby on tutaj szybko dosyć polizał. Nie polizał niestety. Ale no jak widzicie, nie wiem, myśleli, że chyba w Minecrafta gram od wczoraj i się nie znam na takich rzeczach, co to są trapy i tak dalej, więc no mam chociaż tytuł odcinka, chcieli zrobić trapa. I tyle, nie? Znowu nieudany trap, bo pamiętam, że kiedyś jakaś gilda chciała mi zrobić trapa, ale im się to nie udało. Zresztą zrobiłem jakiegoś takiego banalnego kompletnie trapa, który wyglądał jak dno i ciężko się tutaj było nie domyślić. Najgorszy gracz Minecrafta by się domyślił, że to jest po prostu zwykły trap i tyle. Dobra, teraz jest problem w tym, że ich tu jest trzech Aleksów. Ej, czy mi się uda ich zabić? To będzie ciężko tutaj ich zabić. Na szczęście mam dużo stręży dwójek, więc może gdzieś te stręże dwójki mi w tym pomogą. Ale zobaczymy, czy mi się po prostu tutaj uda jakiegokolwiek zabić. Chciałbym chociaż jednego zabić typa i po prostu stąd uciec. Byłoby to dla mnie wystarczające, że tak powiem. Dobra, ten zjadł koksa. Ja też będę musiał zjeść niestety koksa. Przydałoby mi się, żebym miał tutaj taki zapasowy koksel. Niestety nie mam żadnych koksów, bo nie trzymam ich w Ender 6. Więc co, no lecimy z tematem. Gościu, myślę, że tego typa, co ma tu 4 stranku, byłoby najlepiej zabić. Dobra, mi już bania padła. Więc no, nie wiem, nie. Tam jakiś typeczek w ogóle uciekł, gdzieś tutaj się schował, tak mi się wydawało, czy nie? Nie, myślałem, że gdzieś tutaj się jakiś typeczek schował, ale nie schował się żaden. Więc no, powiem tak, dosyć ciężko będzie tutaj ich zabić, ale no mam nadzieję, że jakoś mi się uda. Dobra, bania to po... Tak, zajebiście, pada typowi bania, ale niestety nie padł, bo ten typeczek mi tutaj odknokał. Czy ma banie na zmianę? Dobra, zabity. Ten zjadł ostatniego koksa typek, dobra. W takim razie muszę lać tego ziomeczka. Tu mnie typeczek zakoblował, ale ja na szczęście mam tutaj rzucaki, więc rzucę jednego rzucaczka. I tego typa myślę, że mogę tu łoić. On już nie ma koksów, ten typeczek tutaj właśnie, ten jeden. Tylko pytanie, który to był, który nie miał koksów. No właśnie teraz nie wiem, który to był, który nie miał koksów. Muszę tego bić, który nie będzie uciekał. To był chyba ten typek, co ma skin Alex, tak mi się bynajmniej wydaje. Dobra, mi padła już tutaj kolejna bańka. Dobra, zmienię sobie na szybko seta. Byłoby zajebiście, gdybym tutaj zabił któregoś z nich i jeszcze stąd uciekł. Dobra, ten typek już uciekł stąd, mimo że miał koksy. Nie wiem, dlaczego uciekł. Posiadając koksy, no niestety ja zginąłem. Już nie miałem koksów, biłem się do końca. Ale no mam tytuł odcinka, chociaż typek chciał mi zrobić trapa i polizał. Także nie polecam bardzo serdecznie gildii Nike, no bo widzicie, no, bardzo słaba gildia, nie wiem. Robię jakieś beznosowne trapy, także no. Ale laki, że tak powiem, nie? W ogóle jakiś typek mnie wyzywa. Tepaj Ezie, Steve, tepasz czy Steve? Napiszę mu tak. M zabójca. Steve. Przecinek 1.37. Dobra, zaczynamy tak. Steve, przecinek 1.37, także co? Widzimy się przy następnej osobie, do której będę tepał. Pozdro. Dobra, tak.
Także ja tepam już tutaj do kolejnej osoby z czatu na dragonie, więc sobie standardowo napiszemy do kogo mogę tepać na klep. Jakiś typek cały czas w ogóle wyzywa na PW, że tepaj do mnie, Steve, klatka przygotowana, ale nie mam zamiaru do niego tepać, więc tepamy sobie już tutaj do typa oniku. Kresek ma 2400 ranków, więc fajnie by było zabić takiego kreska, kurde. Czy on jest w topce? Tak, ten typek jest w topce, 15 topeczka, więc obstawiam, że pewnie mnie tepnie w jakieś nogi, co coś w tym stylu. Wątpię, że mnie tepną tutaj na jakąś wyrównaną klepę. No właśnie, tak jak myślałem, że mnie tepnie w jakieś nogi. Ale ja tutaj, jak widzicie, wyperowałem stąd sobie. I ta peruka mnie zaraz właśnie tutaj tepnie gdzieś tutaj no na takiej jakby ich kuboi, tak? Bo to chyba jego kuboi, tak mi się bynajmniej wydaje. Więc sobie wezmę knoczka. Tutaj jest strężek na kuboi, więc nie muszę mieć strężek na pasku. I wjeżdżam sobie tą drzewkarką na samą górę. Bo no właśnie, to jest on mi gdzieś tamto miejsce zaplął tutaj drzewkarką chyba dotąd do tego miejsca boidę. Tak mi się wydaje, tak? No właśnie, ten typeczek jest sobie tam. Więc wiecie co, ja może tutaj sobie skampić 10 sekund. Czy on mnie będzie widział? Chyba mnie nie widział ten ziomek. Jest tam do góry, tam jest dwóch ziomków do góry. Dobra, już mnie widzą. Już mnie zobaczyli, więc ja sobie szybko schowek. Dobra, wziąłem schowek na szczęście i wjeżdżam do nich tam do góry. Wiecie co, rzucę sobie jeszcze rzucaka, żeby oni tutaj w razie W nie mogli koblować, bo to będzie najlepsze rozwiązanie po prostu. I tego jednego ziomka sobie zrzucimy tutaj po prostu na dół. On się zbugował, tak? Ten ziomeczek się nam zbugał. Pytanie, czy on zjadł koksa? Jeśli nie zjadł koksa, to mam go szansę zabić, kiedy on tutaj po prostu sobie spadnie na dół. Ale on chyba właśnie zjadł koksa i mnie to bardzo martwi. No właśnie, jest na koksie ten ziomeczek. Więc mam nadzieję, że może jakiś w inny sposób mi się po prostu go uda zabić. Tak jak mówiłem, przepraszam was od razu za płynność na tym odcinku, ale no niestety nic... Aha. Nie wiem jak ja teraz polizałem, ale... Nie wiem jak ja teraz polizałem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia jak ja teraz polizałem, dobra. Nie mam pytań, widzimy się po prostu przy następnym typaniu. Nie ogarniam, nie ogarniam, nie wiem jak ja teraz polizałem, to jest niemożliwe. Lol. Okej, także tepam już tutaj do bodajże trzeciej osoby. I przy tym poprzednim tepnięciu trochę się zdziwiłem, że polizałem, bo myślałem, że sobie na spokojnie zjem koksa. Jednak teraz na dragonie jest 400 osób i te lagi są trochę mniejsze, praktycznie w ogóle nie ma lagów. No to jest naprawdę o to chodzi, że w końcu nie ma lagów na dragonie. Także ja tepam tutaj do Bartosza oniku. Bartosz podłoga, podłogę, tak, to bardzo tutaj świetna rozpina. No i dobra, ziomeczek mnie zaakceptował od razu. Mam nadzieję, że to nie będą jakieś tutaj taktyczne nogi. Mam przy sobie rzucaki, już myślałem, że ich nie zabrałem. Aha, jestem w jakimś kuboidzie znowu, no zarąbicie. Dzisiaj jakiś chyba dzień tepania do kuboidów, bo każdy mi tutaj tepa do jakiegoś kuboidy. Z tego co zauważyłem, on sobie rzucił tak samo stręża jak ja. Bynajmniej słyszałem, że co nam potkę. Tylko nie wiem, czy to jest strange 1 czy strange 2. Zobaczymy, zobaczymy co tu będzie z tego typa. Więc mam nadzieję, że mi się uda go zabić. On ma 634 rankingu, jest z gili WK. No i polizał. Czyżby to była gilia Campera? Nie, myślałem, że to są widzowie, widzowie Campera, ale to są jednak widzowie Kaplicy. Także pozdrawiam teraz tutaj widzów Kaplicy Ty, które... Którzy, no, polizał sobie typek, więc no widzimy się przy następnej osobie. No i tyle, pozdrawiam. Lol, to było takie dosyć szybkie tepnięcie. No ale trudno, jak polizam, no to polizam. Także do następnej osoby, pozdrawiam. Jak widzicie, chciałem iść sobie na bazę, ale ten ziomeczek tu przyszedł jeszcze raz i drugi raz polizał. Ja pierniczę. Pytanie, po co on tu przyszedł i drugi raz polizał? Nie wiem, nie zrobię tego ziomka. No przyszedł tu drugi raz i drugi raz polizał. No ja pierdzielę. A chciałem już iść na bazę, no i goście mi pozwolili iść na bazę. No świetnie, no po prostu świetnie. Przyszedł drugi raz i drugi raz stracił itemki. No po prostu zarąbiście. Przyszedł tu jeszcze raz. Nie, no mam nadzieję, że mnie teraz nie hitie ten typeczek i nie, sobie normalnie weźmie itemki, no bo po co on na mnie hitać, że tak powiem. Patrz, będzie mnie bił czy co? No i bije mnie z łapki, no. Co za... Nie wiem, nie chcę go nawet zabijać, bo zero ranku co dostanę za tego borowika. Wiecie co, chyba najlepszym rozwiązaniem będzie rzucenie po prostu pereł w ścianę. Chociaż nie wiem, czy to nie będzie gwóźdź dość trumny. Ale no zastanowienie, po co, po jasną cholerę ten typ tutaj po prostu przychodzi. Po jasną cholerę po prostu, no i tyle. A, w ogóle to jest ten no jakiś lo... Teraz to w ogóle się tutaj zleciała jego gilia, wiecie? I tak się właśnie zastanawiam, czy ich nie wytłuc. Dobra, wiecie co? Ja ich wytłucę po prostu. Ja ich po prostu stąd wytłucę. A co mi szkodzi? Rzucam sobie strężyka i wjeżdżam w nich. Tu jest jakiś typego niku Matias. Dobra, polizał. Tu jest jeszcze typego niku Kaplica. Ten akurat nie polizał, ale mam nadzieję, że za chwilę poliże. A co mi w sumie szkodzi? Taka szybka akcyjka. Ziomeczek mi nie pozwalał stąd sobie pójść, to co? To ich wybije. I tyle.
Tylko bardziej mnie martwi to, że po prostu nie mają tutaj set homy poustawiane i będą co po chwilę przychodzili. Pytanie, czy ten typek ma stręża. Dobra, już ma stręża, więc może lepiej zjem koksa, żebym tutaj w jakiś magiczny sposób się nie wywalił. Szybki secik i tyle, i jedziemy. No, jak widzicie, tepnąłem do jednego typa na szybkości policą i zaraz mogę zabić kolejnego, trzeciego typa z ich gilli, więc... Ach, ten chyba bardziej już ogarnia, bo nie polizał tak szybko jak ten Matias i ten ziemeczek. No i patrzcie, cały czas ten typek bez statu będzie przychodził i się wtrynił, że tak powiem. No cały czas będzie się wtrynił. Dobra, pada mu temu bania, ale niestety ogarnął zbyt szybko. No niedobrze, że ten typek ogarnął w miarę szybko, że mu bania padła. I pytanie teraz, czy kiedy mu koks pada? Padnie mu koks szybciej ode mnie, czy nie? Dobra, jem koksika, bo wydaje mi się, że on jeszcze ma stręża, tak, dokładnie, ten ziemeczek ma jeszcze stręża. No dalej, ziemeczku, gin. Go down. Nie, no to jest po co ten jazd, po jasną cholerę ten typ bez seta tu przychodzi, ja się po prostu pytam, po jasną cholerę on tu przychodzi. Ten w ogóle tutaj stręże wyrzuca na ziemię. Dobra, zjedz do ostatniego koksa, gościu gin. Po prostu gin i tyle. Będzie perły cykał. Co za w ogóle za ziomek. Dobra, na szczęście to jest poza terenem gilli, więc mogę tutaj normalnie za nim perełki rzucać. On rzucił kolejnego stręża, o kurde. Ja pierniczy, nie, zginąłem od największego dna na... Zginąłem od najgorszego gracza na tym świecie, przysięgam, najgorszy gracz na tym świecie. Przez to, że mi padł set i o tym zapomniałem. No ja pierdzielę, zginąłem od po prostu największego dna. Ta gilia to największe dna, przysięgam, aha. No to nieźle. Także nie polecam, idziemy się przy następnym sezonie. No przysięgam, najgorsza gilia na tym świecie. W ogóle jaka to była gilia? WK. Tak? Info WK? Nie polecam tej gili. Kaplica, Bartosz i Matias. Trzech największych, najgorszych graczy na tym serwerze. Pozdro. Widzimy się przy następnego sobach. Jeśli dotarliście do tego momentu, to dziękuję bardzo serdecznie. Napiszcie w komentarzu hashtag koniec, Ewam przypnę serduszko. No i do następnego odcinka. Dzięki za oglądanie. No i piona.